Cześć, dzień dobry, tutaj Iza Zalewska. Chciałam Ci dzisiaj pokazać łatwy sposób na wspomożenie swojego układu oddechowego. Kiedy jesteś przeziębiona, kiedy zaczyna Cię coś łapać, kiedy czujesz, że zatyka Ci się nos, może zbliża się jakaś alergia, może jest jakiś katar, to bardzo fajnie i skutecznie można wesprzeć się olejkami eterycznymi poprzez inhalację parową. Jeżeli masz pod ręką szklaną miskę lub ceramiczną, olejek eteryczny, najlepsze są olejki z drzew iglastych, na przykład drzewo cedrowe, świerk, eukaliptus, sosna, różnego rodzaju olejki z drzew iglastych. Można sobie zrobić wcześniej też swoją własną mieszankę, a ja mam mieszankę R, która jest bardzo popularna na wsparcie układu oddechowego. Potrzebne Ci są także chusteczki higieniczne, które musisz mieć pod ręką w razie, gdyby zaczęły Ci się od razu oczyszczać drogi oddechowe, i ręcznik, z którego stworzymy taki namiot nad głową. No i oczywiście ciepła woda, która paruje. Ja mam przygotowaną taką wodę. Właśnie zagotowałam. Więc nalewam do tej miski. Może trochę Wam tak pokażę. Mniej więcej połowę. O, nawet może być trochę mniej. Wlewamy kropelkę. Jedna kropelka olejku wystarczy. Naprawdę nie trzeba więcej. Więcej kropelek wcale nie pomoże, a może nawet podrażnić nam trochę drogi oddechowe. Już czuję, jak pięknie pachnie. Oczywiście zdejmujemy okulary. Okulary nie są nam tutaj potrzebne. Staramy się, kiedy nachylamy głowę, żeby zamknąć oczy, żeby olejek eteryczny nie dostał nam się do oczu. Jeżeli ta para jest dla nas zbyt intensywna, to trochę odczekamy i żeby woda wyparowała razem z olejkiem, żeby nie była taka gorąca, i znowu się nachylamy. Już Wam tutaj pokażę. Nachylamy, nakrywamy na głowę. Kilka takich głębokich wdechów wykonujemy. To, co jest istotne, nawet jeżeli nie masz, nie czujesz zapachu, bo masz zatkane tutaj wszystko, czy utraciłaś węch, to nic nie szkodzi, bo i tak własności olejków, i tak jego właściwości terapeutyczne działają. Jeżeli już jest jakaś choroba, to powtarzamy taką inhalację 3-4 razy dziennie przez 3-4 dni. I jeżeli możemy też robić taką inhalację sobie profilaktycznie. I to, co jeszcze jest ważne, tak, jeżeli jest za mocne, to troszeczkę odczekamy. Potem, jak już wykonamy sobie tą inhalację, można zostawić tę miskę z wodą, z olejkiem w tym pomieszczeniu, w którym jesteś, bo to też jest bardzo fajny dyfuzor, kiedy się ulatnia ta para wodna. Nie jest to trudny sposób. Napisz mi w komentarzu, czy była to dla Ciebie informacja przydatna i też jakie olejki najczęściej lubisz używać do inhalacji parowej.